Cześć, siema, z tej strony Goldzer, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w 42. odcinku Kariery Southamptonem. Nim zaczniemy standardowo, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na fanpage FIFA Tryb Kariery, gdzie dowiecie się wielu ciekawostek właśnie odnośnie tego trybu, wszelkie linki macie w opisie, zapraszam. A tymczasem przechodzimy oczywiście do odcinka, no i nim ten odcinek zacznę, no to chciałbym wam podziękować 173 łapki w górę na ten moment, kiedy ten odcinek montuję, nagrywam. Istnieje pod poprzednim odcinkiem i za to wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli bylibyście w stanie powiększyć tą zdobycz właśnie pod tym odcinkiem, to byłbym niezmiernie wdzięczny. No ale to myślę, że wy już sami ocenicie, czy ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do zostawienia kciuka w górę. Ale przejdźmy może do tego, co najważniejsze, więc do pierwszego dzisiejszego spotkania, które rozegramy z Evertonem. No i rozpoczynamy bardzo dobrze, bo Majuka w minucie 7 przy bardzo dużej dawce szczęścia, nie oszukujmy się, tutaj był rikoszet, wyprowadza nas na prowadzenie. No i prowadziliśmy 1-0. Minuta 18. Rodriguez szuka tutaj partnerów, szedł do środka, genialnie znalazł po drugiej stronie Majuka, ten ładnie piłkę przyjmuje, strzela obok Howarda, no i 2-0 staje się faktem. 7. bramka w 3. spotkaniu ligowym Majuki, no niesamowity sezon na początku właśnie dla tego piłkarza. Co lepsze, kilka minut później jest już 3-0, no i zgadnijcie, kto bramkę strzelił. Oczywiście, że Majuka. 3-0 do 45 minuty, bo w tej właśnie Everton rzucił się do ataku. Super, jeszcze dobitka Barkleya, broni to jednak Ziller. No i wiecie co, równie dobrze to spotkanie mogło się zakończyć właśnie po pierwszej połowie, bo w drugiej totalnie nic się nie działo, no ale nam to bardzo, ale to bardzo jest na rękę, bo prowadziliśmy 3-0 do przerwy, więc takim też wynikiem to spotkanie się zakończyło. 8 bramek w 3 meczach Majuki. No wow, po prostu wow, ale przejdźmy może do drugiego dzisiejszego spotkania, które rozegramy w Pucharze Capital One, gdzie nie ma miejsca na błędy. Ten, kto przegrywa, ten odpada, a przeciwnika mamy od razu z najwyższej półki, bo jest nim Manchester City. Dodatkowo gramy na wyjeździe, więc do najłatwiejszych meczów to spotkanie należeć na pewno nie będzie. Meldujemy się już właśnie na stadionie gospodarzy, na ekranach Yaya Touré, no i debiutant, który u nas właśnie zagra dzisiaj po raz pierwszy, Brooks, na środku obrony zastępuje Eika. Rozpoczynamy bardzo dobrze, bo minuta 8, piłkę dostał Shane Long, jest w sytuacji sam na sam, podaje do Majuki, ten próbował strzelać, obronił tego golkiper, jeszcze dobitka Soboty i z linii bramkowej piłkę wybijają piłkarze City. Kolejna akcja ma miejsce w minucie 10, jest to kontynuacja właśnie tej poprzedniej akcji w ataku City. Fernando genialnie podaje prostopadle do Sinclaira, Anglik wodzi sam na sam, ale lepszy na nasze szczęście okazał się nasz goalkeeper i wynik 0-0 w dalszym ciągu się utrzymywał. Minuta 42, piłkę po prawej stronie ma Bellerin, podaje do Soboty, ten do Majuki, Majuka ładnie odegrał do Tielemansa, młody Belg strzela z daleka, ale dobra interwencja jego partnera, można powiedzieć, w przyszłości z reprezentacji Thibaut Courtois. Minuta 45, doliczony czas gry, no i nasz debiutant zdobywa bardzo ładną bramkę z rzutu rożnego. No i lepszych po prostu debiutów nasze nowe nabytki mieć nie mogły. El Ghazi z asystami, a Brooks od razu z bramką, więc naprawdę wow. Minuta 64, piłkę dostaje Luis Muriel, bardzo ładnie zszedł do środka, to musi być bramka. No właśnie nie, Muriel nie potrafi się wstrzelić na początku tego sezonu i ta piłka poszła daleko obok słupka. Minuta 75, tutaj taka rozpaczliwa próba Manchesteru City, ale na nasze szczęście David Silva się pomylił. Minuta 82, dośrodkowanie Bellerina, główkę wygrywa Shane Long, ale niestety dla nas tuż obok słupka. Jednakże to spotkanie tak czy siak zakończyło się po naszej myśli, no i awansujemy dalej, a City odpada, więc jak najbardziej możemy być z tego rezultatu zadowoleni. Tymczasem przyszedł czas na ostatnie dzisiejsze spotkanie, które rozegramy w BPL z Tottenhamem, czyli z drużyną, która w poprzednim sezonie, z tego co dobrze pamiętam, sprawiała nam najwięcej problemów, bo to właśnie z nią dwa razy w poprzednim sezonie przegraliśmy, a jak wiemy, byliśmy mistrzem, więc jest to drużyna, która no niezbyt nam leży, ale być może zmienimy to w tym sezonie. No i miejmy nadzieję, że to spotkanie wygramy. Rozpoczynam od fatalnego błędu moich piłkarzy, wiele błędów moich piłkarzy, bo pierw źle podał Wanyama, potem złe zachowanie w obronie naszych obrońców. Na szczęście Ziller obronił tę sytuację i było 0-0. Minuta 67, więc druga połowa w ataku Southampton, piłkę po lewej stronie dostaje Rodriguez, podaje do Muriela, ten ładnie piłkę przyjmuje, strzela i mamy 1-0 w 60. w 7 minucie, ale jak już zapewne widzicie, nasz piłkarz już się nie cieszy, bo została odgwizdana pozycja spalona. Zobaczmy, czy był offside, był zdecydowanie, więc dobra interwencja tutaj
sędziów tego spotkania. Kolejna akcja należy jednak do Tottenhamu, który zaraz tutaj piłkę odbierze Tielemansowi, który fatalnie piłkę tutaj stracił. Piłkę ma już Giuseppe Rossi, mija Eika, będzie podawał tutaj do Chadliego. Ten jest w sytuacji sam na sam, wychodzi Ziller, niby obronił, ale piłka jakimś cudem do bramki się wpełzała i niestety od minuty 68 przegrywaliśmy 1-0. Nie zdążył tutaj Klein z tym ślizgiem. No i na tablicy wyników był wynik dla nas oczywiście niekorzystny. Ostatnia akcja tego spotkania, minuta 95. Piłkę po prawej stronie ma El Ghazi. El Ghazi szuka tutaj sobie miejsca, schodzi bardzo ładnie do środka. I jeszcze jeden fake shot, wystawia piłkę Tielemansowi. Ten źle piłkę jednak przyjmuje, strzela. No i niestety nie trafił nawet w bramkę, więc przegrywamy pierwsze spotkanie w tym sezonie. Niestety... znowu z Tottenhamem, więc ten zespół nam ewidentnie nie leży. Jednakże, jeśli ten odcinek Wam się podobał, to serdecznie zapraszam do zostawiania kciuka w górę, to naprawdę motywuje. A jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to również do tego zachęcam. No i to by było na tyle. Mówił Goldzor. Na razie.